Cześć wszystkim! Znowu pan 7. Przeciąg Factorio, leniwy skurczybyk. Dobra. Dokończyłem tutaj fabrykę... jak to się nazywało? Struktury lekkiej gęstości. Teraz zostały już nam tylko jednostki sterujące rakiety. Dobra. Zrobimy tak samo tutaj linię na to. Tutaj będzie... Myślę, że tutaj zrobię dopływ. A tędy będziemy tamtędy będziemy upuszczać. Co tutaj się dzieje? Tylko troszkę obrażeń. Nic wielkiego. Ale dalej jeszcze przydałoby się tutaj zrobić parę robotów konstrukcyjnych, by to naprawiały. Dobra, wracamy do tego. Tak jak już wcześniej mówiłem, tutaj zrobimy tylko 5 fabryk, ponieważ te będą nam mniej potrzebne niż te dwa pozostałe. Dobra. Wstawmy wszystko. W sumie wolne podajniki również wystarczą tutaj. To wymaga tylko 3 surowce na 30 sekund, więc nie będzie z tym problemu. I tak, przedłużmy sobie naszą linię z procesorami. Jeżeli tak to można nazwać. Tak, tutaj się powoli stokują, więc trochę jeszcze zajmie. Mi się w pełni nastakują. Zrobię tutaj małe spaghetti, bo nie chce mi się już tego wszystkiego przesuwać. Ale dobra, jedziemy. Dobra. To będą układy procesorowe. Nie, wróć. Miało iść na dół. Chociaż nie wiecie co, tak będzie dobrze. Przestawię. I tutaj będzie wyjście. Dobra. Gdzie jest nasz roboport? Tam. Więc musimy tutaj kolejny zostawić. Powiedzmy gdzieś tutaj. I tak. Tak, tutaj ta kopalnia dogorywa już powoli. Tutaj chcemy sobie postawić skrzynię żądającą, która będzie zamawiać, powiedzmy, czy będzie zamawiać moduły prędkości 1. 10, powiedzmy 20 nawet. Będzie ok. Też 10 też będzie ok. I tak, tutaj będziemy produkować jednostki sterujące. Ok. Prąd. Ok, dobra, to przeniesiemy. Żeby się ładnie słupy mieściły. I tak będzie wyjście. Dobra, i tutaj jeszcze musimy zapodawać w ten sposób. No i ładnie. Dobra, produkcja ruszyła. No to teraz musimy sobie zbudować silos. Tam jeszcze to przestawię. Silos to bardzo duża budowla. Wymaga wielu rzeczy. Więc tak, pójdę może do mojej fabryki. Tej na górze. I tam sobie go zbudujemy. Aż chyba wymaga więcej niż 6 składników. Znaczy więcej niż 4. Tak, wymaga 1, 2, 5 składników. Dobra, czy mam układy procesorowe? Nie, potrzebuję 200. To dziabnę sobie z mojej skrytki. Ciach. Dobra. To mocno spowolni produkcję. Zamienię ciebie na wolny. Żebyś aż tak dużo nie wrzucał tam. Ok. I dobra. Silos rakietowy. Potrzebujemy tak, 200 układów, co właśnie wziąłem.
200 silników, 100 rur. 1000 betonu oraz 1000 stalowych płytek. Dobra. Płytek mam 200, może sobie po prostu wezmę stąd. ...400, 500, 600, 700... ...jeszcze 200. Powinno tutaj być... Okej. Okay. A, dobra, jeszcze zapas mamy osobisty. Dobra. Dobra, teraz 1000 betonu i 200 silników elektrycznych. Silniki elektryczne chyba gdzieś sobie pobierałem, kradłem z którejś linii. Czy to było tutaj? Albo i nie. A nie, tutaj. Podkradałem. Dobra, potrzebujemy ich 200, czyli akurat tyle ja sobie zatrzymałem. I dobra, teraz wybiorę się po beton pewnie. Tak, potrzebuję 1000. On się wystakuje po 100, więc powinienem mieć wystarczająco miejsca. Już beton a właśnie. Tutaj powoli kończy się węgiel naszego plastiku. Więc możemy jeszcze zacząć już to podłączać powoli. Ale dobra, na razie to zostawię. Myślę, że będziemy ogólnie musieli niedługo powiększyć produkcję plastiku, kiedy już ruszymy z produkcją rzeczy. Ale to się zobaczy. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I powiedzmy jeszcze trochę na przyszłość. Dobra, i w sam raz. Dobra, może trochę jeszcze wyrzucę rzeczy, na przykład mam tutaj trochę rudy żelaza, która pewnie gdzieś mi weszła, kiedy kombinowałem z przystankami. O, patrzcie, mamy zapas wszystkiego. Dobra, to się zaraz zmieni. Generalnie dlatego mamy zapas, ponieważ zatrzymaliśmy produkcję nauki. Dobra. Tutaj mamy silos rakietowy, dobra. I bierzmy się do roboty. A przy okazji, nie wspomniałem o tym, że paliwo rakietowe może być również używane w... do pojazdów normalnych, zwykłych. Nie tylko do rakiety. W porównaniu z paliwem stałym... Chwila. Zamówię sobie trochę paliwa stałego, żeby porównać. Generalnie ma na pewno większą moc. Dobra. A, tutaj mam trochę. Mas... tak. Dobra, ma w porównaniu do 120% mocy paliwa stałego. Paliwo rakietowe ma 180, tak? Co ono tutaj było? 180. Więc to jest spory przyrost. Tylko, że ono stakuje się po 10, a nie po 50. Więc... I nie ma aż takich dużych wartości energetycznej, co? Ma wartość energetyczną równą 9. Z ilu się produkuje? Z 10. Więc jest trochę spadek. I mniej energii można zmagazynować, bo 10 staków ma mniejszą wartość energetyczną. Znaczy jeden stak paliwa rakietowego ma mniejszą wartość energetyczną niż cały stak paliwa stałego. Oj, wybaczcie, jeszcze trochę kaszel mnie męczy. Dobra, więc... więc myślę, że do zasilania pojazdów na razie pozostanę przy paliwie stałym. Później może pomyślę o czymś innym. Dobra, a na razie silos rakietowy. Jak widzicie, jest duży. Powiedzmy, że gdzieś tutaj go pobudujemy. Żeby zostawić sobie miejsce na ewentualnie jeszcze wydłużenie tych linii. Chociaż nie planuję.
No i dobra. Pierwsze, zanim zaczniemy tam cokolwiek pakować, weźmiemy sobie nasze moduły produkcyjne 3. Tak. I władujemy je wszystkie do naszej rakiety. Znaczy do silosu. Ponieważ tak, silos ma 4 miejsca, co możemy władować 4. To sprawi, że tempo produkcji spadnie o 60%, ale produkcyjność wzrośnie o 40%. Dzięki temu trochę was okłamałem. Nie będziemy potrzebowali 1000 części rakietowych, każdej z części, tylko będziemy potrzebowali ich tylko 600. To jest duża różnica, więc na pewno się przyda. Wiecie co? Zamówię sobie również parę stalowych skrzynek. Aż dorobiłem tutaj małą fabrykę na stalowe skrzynki. I zaraz zaczniemy sobie to robić. Dobra, jaki tu jest zasięg? Dobra, tutaj spokojnie zasięg, co mogę wejść. Więc my zrobimy sobie 3 skrzynki. I do każdej będziemy doprowadzać jedną z części. To tutaj. To tutaj. I to tutaj. Dobra. Tutaj będą szybkie podajniki. Tutaj musimy jeszcze prąd doprowadzić. No i dobra, i produkcja będzie powoli ruszać. Części rakiety, jak widać, potrzebują 10, tak, jedna część rakiety potrzebuje 10 składników każdych i zwiększa nam postęp w rakiecie o 1%. Tak, to, że wrzuciliśmy moduły produktywności, tak, zmniejsza szybkość produkcji o 60%, ale to nie jest najmniejszy problem, ponieważ będzie nas ograniczać tylko głównie produkcja części, a nie to, że części i rakiety będą się za wolno produkować. Dobra. Dobra, jeszcze miałem tutaj chyba parę rzeczy. Miałem trochę paliwa rakietowego i to chyba tyle, co? Chyba tak. Dobra. Więc tak, to jest nasza produkcja części rakietowych. Na razie wszystko jest zastakowane. Ale nie wiem, czy ta sytuacja długo pozostanie. Zobaczymy, bo produkcja dopiero ruszyła. Więc dobra, zostawię to na chwilę i zobaczymy, jak nasza fabryka będzie sobie z tym radzić. A w międzyczasie poróbmy jakieś inne ciekawe rzeczy, na przykład zastanówmy się nad poszerzeniem stacji z żelazem. Wiecie co, to już chyba nie będzie potrzebne. To skasują. Dobra. I tak, stację z żelazem moglibyśmy sobie poszerzyć. Tutaj obok postawić drugi peron. I miałoby to kilka bardzo fajnych zalet. Przede wszystkim moglibyśmy zwiększyć wyjście naszego żelaza, ponieważ obecnie nasze wyjście żelaza jest ograniczone tym, że tutaj mamy już maksymalnie szybkie pasy przepustowe, a nie chcę dorabiać kolejnych tutaj, bo wtedy musiałbym również stacje załadunkowe przerabiać tak, żeby ładowały do dwóch towarów, wagonów towarowych, a nie tylko do jednego. I generalnie musiałbym całą sieć przerabiać, a nie chce mi się tego robić. Więc jeżeli tutaj dostawimy drugi peron, to będą mogły wyładowywać się dwa pociągi na raz. I dzięki temu, no, znacznie będziemy mogli dwukrotnie zwiększyć nasze wyjście żelaza. Okej, okay, ale potrzebujemy trochę rzeczy pozmieniać tutaj, zanim się tym zajmiemy. Pierwsze, ten balanser musimy przenieść aż tutaj. Mniej więcej.
te dwie linie przeciągnąć aż tutaj. Dobra, to również muszę przenieść. Ten roboport. Zostawmy go gdzieś. Tutaj. Tak. I znowu dużo robotów mi weszło. No dobra, mniej więcej powinno być wszystko ok. Dobra, teraz to sobie przeniesiemy tutaj, powiedzmy. I te linie przeciągniemy na dół. Ok. Tak, ups, nie mam pasów niebieskich. Dobra, to sobie zamówię stówę. W tym czasie po prostu te pozdejmuję. Dobra. Okej. Jeszcze brakuje prądu. A, dobra. Niebieskie pasy tutaj. Jedziemy dalej. Wiecie co? Postawię sobie jeszcze gdzieś tutaj roboport, żeby nie tracić zasięgu sieci. A dobra, już jakiś robot tam jedzie. Dobra. I tak. 100 pasów. Okej. Okej. Wiecie co, może pozwólmy temu wszystkiemu zjechać tutaj z linii. I potem... I teraz to zaczniemy kasować dopiero. Dobra, wiecie co, tak będzie szybciej. Aha. Dobra, to działa. Może wiecie co, może połączę to w ten sposób. Nie, aż brzydko wyglądało. To jest bardzo ważny argument. Jak coś brzydko wygląda, to znaczy, że nie działa. Należy to naprawić. Dobra, teraz zrobimy sobie drugą stację. Podobno jak tutaj. Wiecie co, może zrobię sobie na to szybko schemat. Okej, czy to obejmie... Mam nadzieję, że to nie obejmuje wagonu towarowego. Na szczęście nie. Dobra. Cześć, niestety nie będzie się dało tego obrócić. Ale dobra. Chyba tak powinno być ok. Dobra, tylko zrobimy w drugą stronę, żeby to jechało. Dobra, i tak chyba przez przypadek obróciłem. Dobra, nieważne. Zaraz to naprawimy. A nie, potrzebne są oba po prostu. Dobra.
A teraz to trzeba przenieść. I tak. Tutaj będą jechały tory. Raczej będą jechały tędy najpierw. Więc tutaj musimy zrobić podziemne. Czy mam podziemne niebieskie? Nie, no to sobie zamówię po prostu tak. Ok, dzięki. I tak tutaj. I zaraz dorobimy tutaj również. Ok, tak. Tak. Nie no, wracaj. A dobra, poszło się załadować. Dobra, to zróbmy jeszcze od razu dla kolejnych. Ja już puszczę tędy jeszcze dwie dodatkowe linie. Jedna będzie ta. A druga to będzie ta. Okej. Dobra, to będziemy musieli przerobić ten balanser na balanser 4x4. Ale dobra, to za chwilę. Dobra, jak tam nasza produkcja rakiety? Na razie wygląda na to, że wszystko idzie dobrze. Tak, produkcja paliwa jest ok. Chociaż temu chyba brakuje trochę. Produkcja innych rzeczy również jest ok. Więc mógłbym przypuszczać, że moglibyśmy na to troszkę przyspieszyć. A dobra. Dokończmy najpierw to. Okej, dobra, to chyba trzeba będzie przenieść. Dobra. Dobra, to za dużo. Tak. Okej. No i dobra. To jeszcze przeróbmy tutaj może na to, na ten balanser lepszy, na którym nam zależy. Dobra. To będzie do skasowania wszystko. Dobra, i jego tutaj chyba miałem gdzieś tutaj, co? Tutaj jeszcze musimy trochę miejsca zrobić. I tak, gdzie on był? Tutaj. Ciach. Oczywiście tutaj wszystko musi być niebieskie. Dobra, na dobrą stronę postawiłem. Fajnie. Tutaj. Jeszcze pasy. Dobra. Okej. Tutaj już na razie podciągnę dalej czerwone. W przyszłości pewnie będę musiał to na pewno będę musiał to zaupgrade'ować do niebieskich. Czyli będziemy chcieli to w pełni wykorzystać. Naszą lepszą przepustowość. Ale dobra, na razie się tym nie zajmuję.
No i dobrze. Wszystko działa. To teraz jeszcze nasz główny trik, mianowicie stacja. Po pierwsze, muszę sobie zbudować stację. Przystanek kolejowy. Mam płytki jeszcze żelazne? Chyba, a mam trochę. Dobra, trochę na zapas. I tak. Przystanek kolejowy będzie tak samo ustawiony tutaj. Zróbmy również tutaj skrzynię żądającą. I nasze główne clue będzie nazwanie tej stacji, tak samo jak ta stacja obok. Baza żelazo. Możemy tak zrobić. I teraz gra będzie sprytnie kierowała pociągi albo do tej stacji, albo do tej stacji. Mianowicie, kiedy będzie jechał pociąg i zobaczy, że... Okej, dobra. Trzeba jeszcze tutaj zrobić sygnalizację, żeby... która na to nam pozwoli. A, to był mój ostatni semafor. Dobra, pozwólcie mi, że to szybko dokończę w takim razie. Skończyły mi się zielone? Tak, skończyły mi się zielone. Demet. A nie, nie skończyły mi się. Po prostu ślepy jestem, okej. Dobra. No to szybko, szybko. Semafory. I tak, i teraz jak będzie przyjeżdżał tutaj pociąg i zobaczy, że ta stacja jest zajęta, to gra sprytnie go przekieruje do tej stacji, bo zauważy, że obie nazywają się tak samo, więc obie gra będzie traktować, no, jakby to była jedna stacja. Okej, i to jest bardzo przydatne. Dobra, wiecie co, jeszcze dla pewności ustawię tutaj semafory. Już w sumie nie wiem, muszę zobaczyć, jak to będzie działało. Okej, okay, co tutaj na pewno potrzebujemy poprzedzającego. Okej, okay, dalej nie działa. Nie dlatego, że są tutaj połączenia. I pewnie to mu się nie podoba, że tutaj nie ma semaforów poprzedzających. Okej, okay, teraz działa. Dobra. Zobaczymy jeszcze chwilę. Dobra, to mogę już skasować. Z tego nie będziemy korzystać. Z tego również nie będziemy korzystać. Dobra. I tak, takie jest nasze właśnie główne założenie. Żeby mogły dwa lub więcej pociągów przyjeżdżać na tą stację i naraz się ładować. Okay, i dzięki temu również mamy dwukrotnie zwiększone nasze wyjście żelaza. Więc teraz możemy tutaj to wszystko zupgrade'ować również do niebieskich pasów i dostawiać kolejne piece, jeżeli będę potrzebował. Okej, dobra. Zejdźmy jeszcze do naszej produkcji rakiety i zobaczmy, jak jej tam idzie. Dobra. Wiecie co, to może ograniczę trochę, żeby się za dużo nie stakowało niepotrzebnie. Jesteśmy już na 40%, więc idzie dosyć fajnie. Gdybyśmy nie władowali tutaj czterech modułów produktywności, mielibyśmy 40% mniej
rakiety, czyli mielibyśmy około połowę tego, czyli powiedzmy około 20 parę. Więc jak widzicie, przy produkcji rakiety moduły produktywności są niemal wymagane. I tak. Generalnie wszystko jest ok. Wygląda na to, że z surowcami. Co moglibyśmy się pokusić o zwiększenie produkcji? Ale wiecie co, w sumie nie musimy. Mamy jeszcze trochę czasu, więc będziemy mieli jeszcze przynajmniej jeden odcinek, zanim wystrzelimy rakietę. Niestety, tak niestety, stety, wyjeżdżam na wakacje, więc nie będę mógł teraz za bardzo nagrywać. Postaram się jeszcze jeden odcinek nagrać przed wyjazdem, ale to będzie zależało od tego, czy napiszecie w komentarzach, czy chcecie coś ciekawego zobaczyć. Jeżeli nie, to myślę, że po prostu porobię jakieś rzeczy, które ja uważam za ciekawe. A potem wystrzelimy rakietę i zobaczymy, co później z tego wyjdzie. Dobra, póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!